Hej, cześć, witajcie z tej strony z Masło. Dzisiaj wpadłem na taki pomysł, że zrobię takiego. Pomyślałem, że zrobię taki filmik, w którym to niejako podsumujemy rok 2017. W sensie, no ja podsumuję, a wy, jeżeli macie ochotę, posłuchacie. Powiem wam, jakim moim zdaniem najlepsza była gra w 2017 roku oraz przelecimy tak bardzo szybko po tym, jakie zakupy technologiczne takie znaczące poczyniłem w tym roku oraz jak bardzo rozrósł się mój kanał. Także niezwłocznie zaczynajmy. Kupiłem sobie konsolę Nintendo Switch oraz udało mi się nazbierać na nowy komputer, który jest taki, no dokładnie jaki chciałem. Więc całkiem sporo miałem tych zakupów technologicznych i jestem z nich bardzo zadowolony, ale po kolei. Praktycznie dwa dni po premierze światowej kupiłem Nintendo Switch. Konsolę, która budziła na początku tyle samo kontrowersji, ile w sumie budziła też podekscytowania w wielu ludziach. Wiele ludzi mówiło, że kurde nie, to się nie sprzeda, Nintendo jest już martwe. A z drugiej strony byli ludzie tacy jak ja, którzy mówili, kurde, to jest naprawdę spoko pomysł, fajnie by było, żeby im się to udało. I powiem wam, ta koncepcja tego sprzętu, którym możemy grać na telewizorze, a także możemy go wziąć ze sobą na przykład do babci na uczelnię, czy pograć na nim w samochodzie, spodobała mi się na tyle, że nie mogłem za długo czekać i po prostu dałem się ponieść impulsowi, poszedłem do sklepu i kupiłem tą konsolę. I powiem wam, nie zawiodłem się. Na początku byłem troszeczkę zestresowany, ponieważ nie było wiele gier. Były niby deklaracje takich innych deweloperów niż Nintendo, na przykład Bethesdy, że oni wydadzą Skyrima i tak dalej, ale cały czas gdzieś w powietrzu wisiał ten niepokój, że po wielkiej porażce, jaką była konsola poprzednia Nintendo, czyli Wii U, no po prostu już się nie pozbierają. Na całe szczęście jednak pozbierali się i wyszło im to całkiem nieźle, bo Switch sprzedaje się świetnie i właściwie już teraz na początek stycznia 2018 roku niecały rok ta konsola wyprzedziła swojego poprzednika pod względem ilości sprzedanych sztuk. Bardzo do gustu przypadło mi nowe Mario. Słuchajcie, Super Mario Odyssey, moim zdaniem to jest naprawdę rewelacyjna gra. Super taka myślę na odprężenie się, bo ona jest bardzo taka przyjemna, że to jest bardzo fajna gierka taka, żeby no siąść, pograć godzinę, ale równie dobrze można też siąść i pograć 3 godziny, bo jest na tyle wciągająca i na tyle jest ciekawa mechanika i swoboda rozgrywki, że naprawdę wciąga. Jeżeli niektórzy z was nie wiedzą, to po prostu tej części chodzi po prostu o to, że mamy swój statek taki kosmiczny, latamy sobie do różnych lokacji, przy okazji zbieramy księżyce, no i w tym roku jakby innowacją w Mario jest to, że Mario ma swoją taką czapkę, może nią rzucić i zmienić się w danego stworka. Bardzo fajna koncepcja, przyjemny gameplay, rewelacyjne sterowanie, co jest ważne w takich platformówkach, bardzo mi przypadła do gustu ta gra. Drugie miejsce moim zdaniem otrzymuje Splatoon 2, przy którym również bawiłem się bardzo świetnie i dalej się bawię, bo często gram również na Nintendo przez multiplayera. Bardzo fajna strzelaninka, strzela się farbą, bardzo taki przyjemny gameplay, jak czasami jestem zmęczony Overwatchem i tym takim tryhardowaniem, żeby wbijać o tą rangę, żeby o, była platyna, o, żeby diament. No tak po prostu czasami fajnie jest sobie usiąść do tego Splatoona i tak postrzelać sobie na trochę takim bardziej wyluzowaniu, myślę. Bardzo fajna gra. I trzecim miejscem na podium chciałbym, żeby zasiadła gra z 2016 roku, o dziwo, ale dopiero w tym roku miałem przyjemność ją ograć. Jest to Need for Speed, właśnie z roku 2016. Słuchajcie, ja myślałem, że seria Need for Speed nie podniesie się już po porażce, jakiej poniosło przy Pro Streetie i te inne części, Most Wanted, ta druga część, Hot Pursuit, no nie były to gry, przy których się dobrze bawiłem. Po prostu sterowanie jakieś było takie mech, takie no niby masz kontrolę, ale no za dużo jakichś tam takich było, nie wiem. Po prostu coś mi w tych Need for Speedach nie pasowało, tak? Ja się wychowałem na Undergroundzie, na pierwszym Most Wantedzie i po prostu było coś w tych
nowszych Need for Speedach, co mi nie pasowało. I z dużą... takim z dużym takim marginesem podchodziłem do tego Need for Speeda, była akurat przecena na Originie, mówię, a kupię se, zobaczę co to warte, nie? Znaczy, powiem wam, kupiłem i tak im dłużej grałem, tym bardziej ta gra mi się podobała, bo okazało się, że model jazdy jest całkiem przyjemny. Oczywiście to jest arcade, to nie stało oczywiście obok Forzy czy innych symulatorów, ale jest naprawdę przyjemny i co mnie bardzo ucieszyło, że jednak seria ta ma jakiś potencjał. Niestety w tym roku przyszło Electronic Arts i wszystko spierdzieliło, wrzucając do Paybacka skrzynki, ale już na Electronic Arts tyle osób krzyczało w tym roku, że no ja już chyba nie powiem nic nowego, więc po prostu przejdę do następnego tematu, okej? I następnym tematem chciałbym, żeby był ogólnie mój kanał, bo w tym roku stało się coś niesamowitego. Mianowicie zwiększyła się ilość subskrybentów na moim kanale praktycznie czterokrotnie w przeciągu miesiąca, co jest dla mnie niesamowitym wręcz wynikiem i strasznie motywującym do robienia kolejnych filmów, bo widzę po waszych komentarzach, które są naprawdę... bardzo miłe i pozytywnie do mnie nastawione. A wszyscy wiemy, że w internecie jest bardzo dużo takiego hejtu, więc tym bardziej jest mi naprawdę miło, że zebraliście się na to, żeby napisać mi jakieś miłe słowa pod tymi filmami, że wam się bardzo podoba, że wam się bardzo podobają, że chcecie więcej, że wam się to podoba, co robię. I to jest naprawdę coś szalenie niesamowitego, coś, czego się bardzo cieszę, bo historia moich kanałów jest bardzo burzliwa. Mój pierwszy kanał został założony 8 lat temu, gdzie robiłem sobie śmieszne filmiki poklatkowe. A teraz przeskoczyłem jakiś czas temu na technologię i w przeciągu miesiąca na filmie komputer ze śmietnika wbiliśmy 136 tysięcy wyświetleń. Na filmie z klawiatury mechanicznej jest prawie 80 tysięcy wyświetleń. Słuchajcie, to są takie liczby, które naprawdę z jednej strony mnie przerażają, a z drugiej strony bardzo mnie cieszą. Dlatego jest mi niezmiernie miło, że oglądacie moje filmy, że wam się to podoba. Po prostu statystyki powędrowały niemożliwie do góry, więc mam nadzieję, że uda mi się rozkręcić ten kanał do granic możliwości, że będę robił ciekawe materiały najbardziej profesjonalnie, jak tylko potrafię, żeby sprostać waszym oczekiwaniom, które jak nie mam po poprzednich filmach są całe. Tak jak też mówiłem, zakupiłem przez ten rok 2017 nowy komputer stacjonarny, który sprawuje się naprawdę genialnie, jeżeli chodzi o montaż filmów. Jako do grania też jest całkiem ok, chociaż ostatnio nie gram aż tak dużo, żeby no, jakoś tam być bardzo wymagającym. Zmieniłem też w 2017 laptopa z X230, zmieniłem go na X60, czyli to jest takiego swojego rodzaju downgrade, bo X60 to jest o wiele starszy model. Zmieniłem go ze względu na to, że chciałem spróbować, jak to jest używać tylko i wyłącznie wolnego oprogramowania. To jest trudne. Także moi drodzy, dziękuję wam za te w zasadzie ostatnie dwa miesiące, w których ten taki boom na kanał się rozpoczął. Mam nadzieję, że w 2018 razem wspólnymi siłami po prostu rozkręcimy to wszystko jeszcze bardziej, żeby filmy były jeszcze lepsze, jeszcze fajniej się to oglądało i żeby wszyscy byli jak najbardziej zadowoleni. Słuchajcie, ja bym chciał też życzyć wam w tym nadchodzącym roku 2018 wszystkiego co najlepsze, spełnienia marzeń, mnóstwo sukcesów. No i to chyba tyle, no. Tak więc na koniec chciałbym wam jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować za wsparcie, za aktywność pod filmami i za wszystko, co z waszej strony dobre i cudowne. Mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnych filmach. Do zobaczenia w 2018. Cześć!